11 stycznia dostałam smutną wiadomość o śmierci pana Adama Chłopka, prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ukrainie. Wybitnego człowieka jak dla Ukrainy, tak i dla Polski. Ostatnio widziałam go na Kongresie Oświatowym w Warszawie. Strasznie się cieszył, że jestem w ciąży. Mówił, że modlił się o to. Prosił przekazać pozdrowienia dla męża. Małgosiu, dziecko moje, tak zazwyczaj do mnie mówił i dodawał, że wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Pamiętam nasze rozmowy. Często sprzeczaliśmy się. Czasem pan Adam był bardziej uparty i zwyciężał. Czasem ja. Ja rzadziej. Niesamowity człowiek. Jakiś totalny surrealizm. W gazecie Kurier Galicyjski na jednej stronie można zobaczyć artykuł pani Wiery Myniok poświęcony panu Adamowi, jego nekrolog, wyrazy współczucia, a obok artykuł o naszym zniszczonym polskim centrum w Charkowie. Gdyby kilka lat temu ktoś mi to pokazał w życiu, to bym nie uwierzyła. A jednak to wszystko jest prawdziwe i realne. Luty był koszmarny. Wiadomości przerażały. Wszyscy byli załamani. Wieczorem 9 lutego rosyjskie szachedy uderzyły w skład ropy naftowej w Charkowie. Uderzenie spowodowało wyciek paliwa i to doprowadziło do pożaru. Spłonęło co najmniej 15 budynków prywatnych. Pożar był straszny. Strażnicy walczyli z ogniem w ciągu 60 godzin. W pożarze zginęło 7 osób, w tym 3 dzieci. Boleśnie o tym mówić i na pewno boleśnie i trudno będzie o tym słuchać. Ale należy wiedzieć, jakie zbrodnie popełnia Rosja. Potrzeba, aby cały świat uświadomił, co się dzieje w Ukrainie. Otóż w jednym z prywatnych domów znaleziono ciała rodziny. Męża, żony i trójkę ich dzieci. Chłopców w wieku 10 miesięcy, 4 i 7 lat. Rodzina. Zostali spaleni żywcem. Śledczy ustalili, że po ostrzale paliwo wyciekło. Zmieszało się ze śniegiem i rozprzestrzeniało się po ulicy. Pożar wybuchnął w 15 domach. Rodzina została uwięziona we własnym domu. Ciało mężczyzny znaleziono na korytarzu domu. Matka i dzieci w łazience. Prawdopodobnie próbowały ukryć się. Temperatura spalania podczas pożaru była taka, że kości i ciało niemowlęcia zamieniły się prawie w popiół. W innym domu zginęła para, 66-letni mężczyzna i jego 65-letnia żona. Niemożliwe jest zidentyfikowanie ciała dziecka na miejscu. Na miejscu jest ekspert medycyny sądowej. Zbieramy wszystko i zabieramy do kostnicy w celu zbadania. Zakładamy, że matka trzymała dzieci, przytulała je i przyciskała do siebie, napisał Bolwinow, szef Regionalnego Wydziału Śledczego Policji. Strach wyobrazić i zatem trudno nie wyobrażać. Najmłodszego syna, 10-miesięcznego Pawła, pochowali w trumnie z jego matką. Serce pęka. Totalna rozpacz i bezsilność. Zmarli Olga, Grigorij. Ich trzej synowie na początku inwazji na pewną skalę wyjechali do obwodu Czerkaskiego. Następnie odwiedzili krewnych w obwodzie sumskim, a w październiku wrócili do Charkowa. Matka Grigorija, Tetiana, pochodzi z obwodu białgorodzkiego. Mówi, że nigdy nie będzie w stanie wybaczyć Rosjanom śmierci jej krewnych. Żąda, aby Rosja spłonęła tak, jak spłonęły jej dzieci. Wszyscy tego żądamy. W jeden moment nie stało całej rodziny. Strasznie to boli, po prostu nie do zniesienia. Takich rodzin jest mnóstwo. Rodzin, które stały się ofiarami tej wojny.
Jak duża nie byłaby Rosja, ona utonęłaby we krwi. We krwi narodów, których niszczyła i kontynuuje niszczyć. Już tyle bólu i męki, że czasem trudno podnieść się z łóżka i cokolwiek robić. Po tragedii ludzie przynosili pomoc dla tych, kto stracił wszystko. Wysyłali również pieniądze na konta bankowe. Punkty zbioru nie dawały rady, pomocy było za dużo. Ludzie jechali na miejsce tragedii, wieźli pomoc. Były korki z samochodów, biada, której każdy współczuł. Ale nic już nie wróci tych rodzin do życia. Nic. Po tym rosyjskim ataku produkty naftowe wyciekły do ekosystemu. Według wstępnych danych do środowiska przedostało się około 3000 ton ropy. Koncentracja produktów ropowych w trzech rzekach w obwodzie charkowskim była o 7-8 razy wyższa od normy. W rzece Niemyśla o 95 razy. Takie są konsekwencje ekologiczne. Zanieczyszczona woda, cierpiące zwierzęta. Ekolodzy i służby specjalne walczyły z całych sił. Prości mieszkańcy też starali się pomóc. Ludzie po prostu łowili kaczek, które były poplamione ropą, na pół żywych wieźli do prywatnej kliniki weterynarnej, która zgłosiła bezpłatną pomoc ucierpiałym zwierzętom. Były również informacje, jak samodzielnie można pomóc takim ptakom. To wszystko ludzie z wielkim sercem. To bardzo wzrusza. W obwodzie sytuacja również napięta. Trwa ewakuacja ludzi, zostają tam przeważnie emeryci. Ktoś wyjeżdża do krewnych, ktoś do punktów pomocy. Każda decyzja daje się z trudem i łzami w oczach. Rosjanie pozbawiają ludzi domów, gospodarstw, normalnego życia. Nikt nie chce tego oddawać, każdy trzyma się za swoje, często do ostatniego. W Charkowie obwodzie codziennie są alarmy, wybuchy, pociski, ofiary, ranni, przestraszenie. Jakże wszystko się zmieniło. Czasem wspominamy, jak to było do. Niedawno przypomniałam sobie, że kiedyś apteki i supermarkety działały całodobowo. Wyobraźcie sobie, można było pójść za chlebem o 3 godzinie nocy. I żadnych godzin policyjnych, żadnych obaw, że coś się stanie, żadnych alarmów i pocisków. Czy będzie tak jeszcze? A ci, którzy mieli te nocne zmiany, po tak długiej przerwie potrafią pracować z takim harmonogramem? A czy potrafimy kiedyś spokojnie spać w nocy, nie budzić się od przeróżnych dźwięków? A czy po latach zapomnimy, jak brzmi szachet, grady i chałubice, jak leci myśliwiec? Czy przestaniemy tak reagować na dźwięk samolotu? Czy z czasem oko się zamydli i nie będziemy widzieć tych ruin dookoła, tych dziurek w blokach i kamienicach? A może wszystko na tyle szybko wyremontują, że ci, którzy wreszcie wrócą, będą mieli wrażenie, że nic się nie zmieniło? Tego tak naprawdę się boję, że dla kogoś nic się nie zmieni. Na początku inwazji wszyscy mówili, że walczą każdy na swoim froncie. Co tam ukrywać, też tak mówiłam. Na ile głupio to teraz brzmi. Termin front mocno się skoncentrował i zlokalizował. Już nie ma żadnego ekonomicznego, kulturalnego i naukowego frontu. Front jest tylko jeden. Front jest wyznaczony. Tak, każdy do tej pory walczy i robi wszystko, co w jego możliwościach. Pomaga gdzie i jak może, ale już nie na swoim froncie. Front jeden i dzięki żołnierzom możemy działać tam, gdzie jesteśmy i będziemy to robili. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora, autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.